Krematorium uruchomiono pod koniec sierpnia 1942 roku. Początkowo był to umieszczony pod drewnianą wiatą jeden metalowy piec opalony mazutem. Na przełomie 1942-1943 niemiecka firma Cori zainstalowała dodatkowe dwa piece ceglane, opalane koksem. Całość obudowano drewnianym barakiem, który spłonął pod koniec 1944 roku, a w nowo odbudowanych pomieszczeniach krematorium wykonywane były egzekucje na chorych Żydówkach. Uśmiercano je strzałem w potylicę. Prochy z pieców krematoryjnych wysypywano do wykopanego nieopodal krematorium dołu. Pod koniec kwietnia 1945 roku budynek częściowo zniszczyli uciekający z obozu SS-mani. W latach 50. XX wieku został odbudowany i przeznaczony na cele wystawiennicze.